że liczba w CS-ie dwójce spada, wiemy nie od dziś, ale dzisiaj doszła do mnie bardzo, bardzo ciekawa informacja, naprawdę mocna. A mianowicie, proszę Państwa, jedna organizacja, mianowicie ICLA.GG, wycofuje się totalnie z CS-a i w tym oświadczeniu, które tutaj otrzymaliśmy, zwalają właśnie winę na to, jakby argumentują to, że po prostu gra jest w dość mega, mega kiepskim stanie. Na tej zasadzie, że przez to, że wylecieli z tych kwalifikacji, głównie przez cheaterów, jakby na to nie patrzeć, to po prostu, no, troszeczkę im to poszło w cirki, troszeczkę się wkurzyli. Napisali, że tak na dobrą sprawę nie będą inwestowali setek tysięcy, a może i nawet milionów, w to, żeby tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie szczęście, czy zadecydowało o tym, czy trafią na cheaterów, czy nie. Ludzie w komentarzach zwalają winę na Pure Esports, które jakby na to nie patrzeć, dostaje też mocno w cierki na Twitterze, pod postem, w którym dali, że parcie zakwalifikować, myślali, jesteśmy super. Tak na dobrą sprawę 90% komentarzy to jest, że no, jesteście cheaterami, wypitale z wami i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym sytuacja jest bardzo, bardzo nieciekawa. O tym, że są cheaterzy na tych właśnie kwalifikacjach, mówiłem już wielokrotnie, jest też bardzo fajny film u Tukana, który polecam sobie obczaić. Z tego powodu, że naprawdę case jest dość niesamowity na tej zasadzie, że no i wcześniej nie mieliśmy nigdy takiej sytuacji, żeby dochodziło do czegoś aż takiego. Wiadomo, organizacja to nie jest pierwsza organizacja, która się wycofuje z CS-a, ale pierwsza, która mówi wprost, wycofujemy się nie ze względu na to, że nam słabo idzie, że się to nie opłaca finansowo, tylko z tej perspektywy, że no bez jaj inwestujemy setki tysięcy, a trafiamy na cheaterów i to jeszcze na oficjalnych kwalifikacjach do oficjalnego majora, no to już jest jakieś totalne nieporozumienie. Więc to jest jak dla mnie kolejny poziom, który właśnie osiągnął CS2 swoją kiepską reputacją, swoją kiepską renomą oraz lekkim wkurzeniem społeczeństwa, żeby nie mówić, że mocnym wkurzeniem, no bo to też tak można było powiedzieć, więc jest delikatnie rzecz ujmując nieciekawie z tej perspektywy. Mam wrażenie, że może to spowodować jakąś mini lawinę innych organizacji, które będą się wycofywać. Mam wrażenie, że będą to raczej mniejsze organizacje. Wiadomo jest, że będą to organizacje, które się w jakiś sposób nie zakwalifikowały, ale takowy, no może nie aż bojkot, bo to już byłoby dość duża eskalacja, jeżeli się przekształcił w jakiś bojkot organizacji. Tak na dobrą sprawę może to być wszystko ciekawe z perspektywy rozwoju całego sportu i tak dalej, który wypadałoby i które gdzieś tam życzylibyśmy sobie, żeby szedł do przodu, żeby to wszystko się rozwijało i tak dalej. Tymczasem, no, jakby na to nie patrzeć, inwestorzy wycofują z tego świata setki, jak nie miliony dolarów, tylko i wyłącznie dlatego, że trafiają na cheaterów. Jeżeli mamy sytuację, że jest dużo cheaterów i po prostu gracze są niezadowoleni, no to okej, no gracze są niezadowoleni, przykra sytuacja, tak? Ale w momencie, kiedy no, wycofują się inwestorzy, no to jest naprawdę lipna sytuacja. Biorąc pod uwagę, że organizacje często mogą też sobie trochę życzyć od właśnie organizatorów całej zabawy, / od dewelopera, / od Valve, że no tutaj przynajmniej zagwarantują, że w miarę tak na dobrą sprawę będzie to chociaż trochę legitne, tak? Na zasadzie, że gramy w grę, w którą, no umówmy się, decyduje tej skill, wiadomo, że są jakieś błędy mniejsze, większe i tak dalej, no ale to już są jakieś jaja, skoro organizacja się w taki sposób wycofuje. Warto sobie powiedzieć o tym, że spotkam często się z głosami takimi, że jeżeli sobie porównamy rok w rok, na przykład porównamy sobie grudzień 2022 do 2023, no to hello, dalej mamy 150 tysięcy graczy więcej. To jest dość dużo, dość bardzo, bardzo dużo. Jeżeli rok do rok by się utrzymywało takie tempo wzrostu przy CS-ie, czyli przy globalnej grze, no to i tak nie jest źle. Okej, możemy to w ten sposób argumentować, ale hello, mamy odsłonę kolejnej gry, CS-a dwójki i tak dalej. To powinien być hype niesamowity. No taki hype, no czekaliśmy i tego poniekąd się wszyscy spodziewaliśmy jako tako, że tutaj spodziewaliśmy się właśnie mniej więcej takich wyników i to mniej więcej równych takich wyników, że to będzie taki trochę konstant, to będzie taki trochę benchmark, a nie sytuacji takiej, że tutaj no już jest coraz to nieciekawie. Warto sobie powiedzieć też o takich głosach, które świadczą o tym, że kiedy wychodził CS:GO, też ludzie byli niezadowoleni. Okej, tylko że kiedy wychodził CS:GO, to w tej grze było 15-20 tysięcy ludzi, 30 tysięcy ludzi, więc tutaj jest dużo mniej ludzi, których może w jakiś sposób zadowolić, nie zadowolić. I to jest dużo mniej ludzi, których jakby trzeba w dużym skrócie jakby ogarnąć, że się tak wyrażę w dużym cudzysłowie, tak? W momencie, kiedy tych graczy jest miliony, no, czy milion po prostu, żeby nie przesadzać, może setki tysięcy, o, żeby tutaj tak powiedzieć ładnie, no to wtedy też sytuacja jest troszeczkę inna i Valve ma troszeczkę bardziej skomplikowaną sprawę. No ale umówmy się, że one tych grach zarabiają miliardy dolarów i to nawet nie jest to w jakimś cudzysłowie, tylko naprawdę zarabiają na tym miliardy dolarów. No to hello, oczekiwałoby się, żeby jednak w jakiś sposób to tutaj wszystko szło ze sobą w parze. Są większe zyski, no ale też w jakiś sposób to zaspokojenie community jest. Umówmy się, popatrzmy chociażby na przykład Valoranta, gdzie jakby to zaspokojenie jest dużo na wyższym poziomie. Jakieś update'y, Fortnite, też dużo update'ów. Ja nie mówię, że tam być Minecraft za starych czasów i update co 2-3 dni. No ale z drugiej strony można by się tego w jakiś sposób tam oczekiwać. I to jest jakby ta jedna strona. To jest ten poziom, który już osiągnęliśmy już kilka miesięcy temu i jakby on jest jeszcze taki trochę do przełknięcia. Na zasadzie okej, jest mały kryzys, no i prawdopodobnie zażegnamy jakąś operacją z też większym bugfixem i wszystko w miarę jako tako będzie cool. Ale z drugiej strony, jeżeli dochodzi do sytuacji, że delikatnie mówiąc, strona e-sportowa już jest wkurzona, no to to już jest totalnie jakiś apogeum, to już jest jakiś totalny inny poziom, tak? No bo gdyby, jak jest niezadowolony same community, zgładające się z graczy, no to jest totalnie inny problem, niżeli kiedy jest zdegustowane, załamane i wkurzone całe e-sportowe, jakby to powiedzieć, grono, które wykłada na to setki tysięcy dolarów, a nawet i miliony.